8 września, piątek. Pierwszą sprawą, którą wziąłem na warsztat po zameldowaniu się u generała Czumy, była sprawa obsługi radiowej. Olbrzymie znaczenie radia w czasie pierwszego tygodnia wojny rzucało się w oczy każdemu, nawet laikowi. Pomijając wykorzystywanie go przez wojsko wobec nalotów lotniczych, zarządzanie i odwoływanie alarmów lotniczych, zawiadamianie o kierunkach nalotów nieprzyjacielskich krótkimi sygnałami słownymi, które każdy do końca życia będzie pamiętał, nadchodzi, przeszedł, wraz z podawaniem litery i cyfry danego obszaru, przede wszystkim radio odgrywało doniosłą rolę informacyjną i propagandową. Uwaga, uwaga, nadchodzi. Ko ma 47. Lo ma 23. Po ra 18. Uwaga, uwaga, nadchodzi. Pa ro 23. Powtarzam. Pa-ro-23. Uwaga, uwaga, przeszedł. Dostanie radia w złe, nieodpowiednie ręce, jak to się okazało na przykładzie pułkownika Umiastowskiego, mogło wyrządzić nieobliczalne wprost szkody. W wypadku przeciwnym mogło oddawać olbrzymie usługi. Pierwszą więc rzeczą, jak wspomniałem, było zmontowanie obsługi radiowej. Warszawa pierwsza Raszyn od kilkudziesięciu już godzin nie działała. Na polecenie dyrektora Polskiego Radia Libickiego, nie wiem czy w porozumieniu z pułkownikem Umiastowskim, Raszyn został wysadzony w powietrze w obawie, aby zbliżający się Niemcy nie opanowali aparatury i nie zaczęli się Raszynem posługiwać. Została więc lokalna tylko stacja na Forcie Mokotowskim, tak zwana Warszawa II, z zasięgiem dość znacznym, bo coś na 60-70 kilometrów, obejmująca więc nie tylko samo miasto, ale i znaczny obszar kraju, przy czym na silniejsze aparaty mogła być słuchana w całej Polsce. Pojechałem więc natychmiast do radia. Z władz naczelnych nie zastałem nikogo. Ewakuował się dyrektor naczelny Konrad Libicki, dyrektor programowy Piotr Górecki i jego zastępca Halina Sosnowska. Wyjechali również kierownicy działu technicznego i administracyjnego. Na Zielnej zastałem jako funkcjonującego dyrektora rozgłośni kierownika działu muzycznego rozgłośni Edmunda Rudnickiego, redaktora Stanisława Koźmińskiego i inżynierów panów Nika, Kolanowskiego i innych oraz kilkanaście pań z różnych działów radiowej obsługi. Zakomunikowałem dyrektorowi Rudnickiemu, że z dniem dzisiejszym we wszystkich sprawach związanych z wojną Polskie Radio mnie bezpośrednio będzie podlegało. Poprosiłem na konferencję techników, inżyniera panów Nika i inżyniera, nazwisko nieczytelne, aby się od nich dowiedzieć, jaki jest stan Warszawy II. Czy może ona nadal działać i czy należy ją unieszkodliwić? Obydwaj inżynierowie sprawę postawili od razu jasno i niewątpliwie. Niszczyć, czy też wysadzać w powietrze, jeśli chodzi o to, by się fala Warszawy II nie dostała w ręce nieprzyjaciela, nie ma najmniejszego sensu. Skoro bowiem opróżni się daną falę, przeciwnik natychmiast może ją zająć jako wolną i nadawać na jej długości z jakiejkolwiek bądź innej aparatury to, co mu się żywnie podoba. Tak zresztą już jest z Warszawą pierwszą. Niemcy zajęli opróżnioną falę i już zaczęli rzekomo z Warszawy nadawać swój program. Halo, halo, uwaga, uwaga! Tu Polskie Radio Warszawa! Tu Polskie Radio Warszawa! Tu Polskie Radio Warszawa! Dając sobie sprawę ze znaczenia radia w czasach obecnych, Niemcy dostroili jedną ze swoich stacji do fali Warszawy 1, zwanej krótko Raszynem. Podszywszy się w ten sposób pod Raszyn, Niemcy nadają programy w języku polskim. Kilkakrotnie ostrzegaliśmy radiosłuchaczy przed fałszywym Raszynem. I teraz czynimy to raz jeszcze. Wszystkie radiostacje prosimy o powtórzenie tego ostrzeżenia. To samo będzie i z Warszawą II. Jeśli ją zniszczymy, a odbudowa przy gruntownym zniszczeniu będzie musiała trwać długo i ogromnie będzie kosztowna,
Niemcy natychmiast wolną falę zajmą i efektu, jaki się pragnie otrzymać, by dana stacja milczała przez zniszczenie Mokotowa, bynajmniej się nie osiągnie. Po tych fachowych wyjaśnieniach zadecydowałem, że Warszawa II Mokotów zostaje i pracujemy na niej, jak długo nie zniszczy jej czy nie zajmie nieprzyjaciel. Dyrektor Rudnicki skomunikował się natychmiast telefonicznie z pracującym na forcie mokotowskim inżynierem Kolanowskim. Okazało się, była godzina 6 po południu, że stacja już jest w zasięgu artyleryjskich pocisków, że wokół fortu wycofują się nasze gniazda karabinów maszynowych i że Niemcy zbliżają się od Okęcia. Nie było innej rady. Trzeba było w tej sytuacji stację opuścić. Na telefoniczne polecenie dyrektora Rudnickiego inżynier Kolanowski wraz z obsługą techniczną i strażą Polskiego Radia o 6:30 wieczór opuścił stację mokotowską, z tym jednak, że wszystkie maszyny nadal były w ruchu i stacja pracowała. Po chwili otrzymaliśmy wiadomość, iż budynek stacyjny został zamknięty na klucz i stacja w pełnym ruchu opuszczona. Na pytanie, jak długo mogą maszyny pracować bez kontroli i dozoru, odpowiedział mi inżynier Panufnik, iż tego nie można przewidzieć. Maszyny mogą pracować przez szereg dni. Może się też coś skrócić w najbliższym czasie i stacja stanie. W każdym bądź razie na razie jest czynna i choć jest już w zasięgu nieprzyjaciela, nie przestaje grać. Po omówieniu jeszcze kilku innych spraw, między innymi tej, że każda wiadomość nadawana przez dział programowy, a nosząca charakter wojskowy, musi uzyskać moją aprobatę, zasadniczo przejęcie przeze mnie Polskiego Radia zakończyło się. Korzystając z obecności swej na Zielnej, wygłosiłem od razu programu z góry oznaczonego, już oczywiście w tym czasie nie było, przemówienie przygotowane przed południem. Przeżywamy niewątpliwie poważną chwilę. Nieprzyjaciel, wskutek operowania przeważającą ilością broni pancernej, czołgów i lotnictwa, które skoncentrował w całości na froncie przeciwpolskim, opanował chwilowo znaczne obszary naszego kraju. Jak przeczytaliśmy wczoraj w odezwie generała Czumy, dowódcy obrony Warszawy, działania bojowe mogą się przenieść pod mur stolicy. W związku z tym dowódca obrony Warszawy wzywa ludność, aby powracała natychmiast do normalnych zajęć i pomagała wojsku swą mężną postawą przez utrzymanie ładu i porządku, by nie odrywać wojska od jego pracy bojowej. Na wojnie jak na wojnie. Sytuacja na froncie zmienia się nieustannie. Raz przynosząc powodzenia i zwycięstwa, innym razem konieczność chwilowego odwrotu, zastosowania działań defensywnych. Jak z treści tego przemówienia wynika, chodziło mi przede wszystkim o zachowanie spokoju, o wydobycie siły moralnej ze społeczeństwa przeżywającego tak ciężkie i to niespodziewanie ciężkie chwile. Nie wyszedłem jeszcze z radia, kiedy mi dyrektor Rudnicki z pewnym zmieszaniem zakomunikował, iż otrzymał przed chwilą telefon od szefa sztabu Stachiewicza, aby do budynku Polskiego Radia i przed mikrofon z rozkazu generała Stachiewicza nie dopuszczał pułkownika Umiastowskiego. Przyznam się, iż i na mnie tego rodzaju i w ten sposób przeprowadzona dyskwalifikacja pułkownika Umiastowskiego zrobiła pewne wrażenie. Jej bezpośrednim sprawcą był, jak się za chwilę okazało, prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Po wczorajszych, mianowicie dwóch przemówieniach pułkownika Umiastowskiego, jednym o upadku Westerplatte, wygłoszonym ponoć tragicznym głosem, i drugim o barykadowaniu Warszawy i nakazie opuszczenia stolicy przez mężczyzn, Starzyński wsiadł w auto, pojechał do Stachiewicza i w imieniu reprezentowanej przez siebie ludności Warszawy zażądał odwołania pułkownika Umiastowskiego z jego propagandowej działalności. Stąd telefon Stachiewicza do Polskiego Radia. Rozkaz generała Stachiewicza Rudnicki zaraz przy mnie przetelefonował Umiastowskiemu. Była już dość późna godzina wieczorna, kiedy wróciłem do dowództwa w Aleje Ujazdowskie, gdzie trafiłem akurat na odprawę zarządzoną przez generała Czumę w związku z otrzymaniem rozkazu od marszałka Śmigłego Rydza o bronieniu Warszawy. Rozkaz dzienny generała, napisany pewnie przez pułkownika Tomaszewskiego, już był gotowy i mam go zaraz odczytać przed mikrofonem.
Znów wskoczyłem do swego opelka i przez ciemne ulice pełne pieszych i konnych kolumn różnych rodzajów broni z trudem przedostałem się na Zielną. Mimo zmęczenia byłem pełen dobrej myśli i niefrasobliwości. Będziemy się bili. Przestaniemy się wreszcie cofać. Zatrzymamy posuwanie się Niemców. Lwów z jego przeżyciami wojennymi, w których brałem tylotygodniowy udział, stanął mi jak żywy w pamięci. Po dobrej pół godzinie drogi wpadłem do radia. Proszę zapowiedzieć odczytanie ważnego rozkazu. Już z drzwi niemal wydałem polecenie. Jakoż za chwilę, po zapowiedzeniu, odczytałem rozkaz generała Czumy tej treści. Żołnierze załogi Warszawy. Wódz naczelny powierzył nam obronę stolicy. Żąda on, by o mury Warszawy rozbił się napór wroga, by został położony kres niszczeniu polskich ziem. Pomszczeni polegli w boju koledzy, polegli śmiercią żołnierską mężczyźni, kobiety i dzieci. Mamy podać rękę utrudzonym w boju oddziałom, ułatwić im dalsze zadanie bojowe. Żołnierze, objęliśmy pozycję, z której nie ma zejścia. Na tej pozycji wróg może usłyszeć jedną tylko obecnie odpowiedź. Dość. Ani kroku dalej. A wam wolno złożyć jeden tylko meldunek. Rozkaz naczelnego wodza zostanie spełniony. Dowódca obrony Warszawy, Walerian Czuma, generał brygady. Po odczytaniu rozkazu własne przemówienie napisane na kawałku papieru w czasie odprawy w dowództwie. Brzmiało ono następująco. Noc już była pełna, kiedy wróciłem do dowództwa. Mamy się przenieść z alei do gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Nowy Świat, ale zanim tam pojedziemy, chwytam jeszcze majora Kruka Strzeleckiego z oddziału operacyjnego, by mi wyjaśnił, jak wygląda sytuacja, gdzie są pozycje własne, gdzie nieprzyjaciel i w ogóle, bo nic właściwie nie wiem.